Zaczynamy teraz z Tomkiem zajęcia z wierszem. Powiedz, co to będzie? To będzie wiersz Juliana Tuwima pod tytułem Przedwiośnie. Przedwiośnie, tak? Przedwiośnie. Przedwiośnie, dobrze. Będziesz znasz go na pamięć, czy będziesz czytał? Będę czytał. Będę czytał, dobrze. No to spróbuj sobie. Po swojemu ja będę słuchał, dobrze? Dobra. No, dawaj. Pora szara, niewesoła, mży prążkami przedmrok siły ciny. Ty po skwerku dookoła krążysz smutny od godziny. Chodzisz cieniem i nie sobą, urzeczony przykrą ciszą. O nadziejo, o żałobo, na gałęziach wróble wiszą. Chwilą szybko, gorączkowo, recytują jak najęte swoje ptasie to i owo, jakieś wieści niepojęte. O czym? O tym, żeś tak ciekaw, baśni wiecznej, wróblej waśni, że tak krążysz, że tak czekasz. Na co? Na to. Wiesz już? Właśnie. Bardzo ściszyłeś głos, znowu ci się sypnęła dykcja i w wierszu bardzo pomocne jest też to, co pewnie słyszałeś już od Kasi, ale powtórzę to po raz kolejny. W wierszu, który... Średniówki. Nie, średniówki są w wierszach... Średniówki są w wierszach klasycznych. To uznałbym raczej za poezję współczesną bardziej, prawda? Niż klasyczną. Bardziej współczesną niż klasyczną. Tuwim pewnie tak, nie? Tak. Średniówki nie. Ale wiesz, co by ci bardzo pomogło w tym wierszu? Bardzo też prosta rzecz. Oczywiście oprócz dykcji bardzo by ci pomogło wyciąganie samogłosek. Przeczytaj pierwszy akapit. Okej. Okay. Pora szara, niewesoła. Dobrze, ale wiesz co? Nie jak robot zardzewiały, tak? Tylko żeby to wydłużyć w sensie, zobacz, pora szara, nieciekawie, trochę gęsto, trochę nie wiem co tu robię, może siedzę, może stoję. Oczywiście teraz daję przykład, bo nie znam tego wiersza na pamięć, ale chodzi o to, żebyś wydłużał samogłoski, ale w miarę naturalnie, dobrze, żeby to się nie zrobiło nienaturalne, tak jak w tej chwili to, co się stało. Spróbujmy jeszcze raz. Pora szara. Nie, ciepło. Ciepło. Co to jest pora szara? Pewnie to przedwiośnie tytułowe. No, ale powiedzmy, że nie znasz tytułu, że nie wiesz, że to jest wiersz, który się nazywa przedwiośnie. Co to jest pora szara? Wieczór, świt. Właśnie, to jest coś tajemniczego. To jest coś dziwnego, to jest coś nienaturalnego. Coś, co jest przez chwilę, tak? Przed świtem. Coś, co jest przed zmrokiem. Takie niby, nie wiadomo, czy to jest noc, czy to jest już dzień, czy jeszcze noc, tak? Więc a dlaczego jest to umieszczone w wierszu? Bo jest ciekawe, bo jest jakieś tajemnicze, kosmiczne, bo niesie ze sobą jakieś dziwne treści, emocje i jest w dziwnej formie. I spróbuj to powiedzieć ciekawie. Tak, wiersz dokładnie tak samo jak proza jest opowiadaniem ciekawej rzeczy bardzo zaciekawionym dzieciom. OK? Spróbuj jeszcze raz. Pora szara. A spróbuj jeszcze cieplej. Spróbuj jeszcze cieplej i weź to powiedz jednym ciągiem. No. Pora szara, niewesoła. Mszy prążkami przedmrok siny. Ty po skwerku dookoła otwieraj usta. Krążysz smutny od godziny. Otwieraj usta. Chodzisz cieniem i nie sobą, urzeczony przykrą ciszą. O nadziejo. Ale naturalnie, otwieraj usta, ale naturalnie Urzeczony przykrą ciszą. Nie, o naturalnie. Przykrą urzeczony ciszą? Przykrą ciszą. Urzeczony przykrą. Urzeczony ciepłą ciszą. Urzeczony przykrą ciszą.
O nadziejo, o żałobo, na gałęziach wróble wiszą. Na gałęziach wróble wiszą. Wróbel jest niezwykle ciekawym słowem. Zobacz, masz tam W, R, U zamknięte, E, bel. Wróbel. W tym słowie nawet słychać tego wróbla. Jest mały, troszeczkę taki z brzuszkiem, taki troszeczkę nie jest kanciasty, tylko taki obły i strasznie szybki. Wróbel. To jest piękne słowo. Zaakcentuj je, spróbuj powiedzieć. Na gałęziach wróble wiszą. Wróble. Nie zrobię takiego R. A, tak, bo ty masz z R kłopot. Dobrze, a no spróbuj, dobrze, dobrze. To spróbuj po swojemu, no. Jeszcze raz. Na gałęziach wróble wiszą. Dalej. Chwilę szybko, gorączkowo recytują jak najęte swoje ptasie to i owo. Jakieś wieści niepojęte. Niepojęte. O czym? O czym? O tym. Żeś tak ciekaw baśni wiecznej, wróblej waśni, że tak krążysz, że tak czekasz. Na co? Na to. Wiesz już? Właśnie. Spróbujmy cały wiersz przelecieć z palcem tutaj na zębach, dobrze? Okay. Cały. Tak, żebym ja słyszał i rozumiał i żebyś nie przygryzał dolną szczęką sobie palca. Dawaj. Pora szara, niewesoła, łzy prążkami. Otwieraj usta. Łzy prążkami, przedurok sinę. Ty po szkwerku dookoła krążysz kłusy od godziny. Chodzisz cieniem i niesołą, urzeczony przykrą ciszą. O nadziejo, o żałobo, na gałęziach wróble wiszą. Chwilą szybko, gorączkowo recytują jak najęte swoje ptasie to i owo jakieś wieści niepojęte. O czym? O tym, żeś tak ciekał baśni wiecznej wróblej baśni, że tak krążysz, że tak czekasz. Na co? Na to wiesz już właśnie. Wspaniale. I od razu jedziemy od początku. Pora szara, niewesoła. Mży prążkami przedmrok siny. Ty po skwerku dookoła krążysz smutny od godziny. Chodzisz cieniem i nie sobą. Urzeczony przykrą ciszą. O nadziejo, o żałobo, na gałęziach wróble wiszą. Chwilą szybko, gorączkowo, recytują jak najęte swoje ptasie to i owo, jakieś wieści niepojęte. O czym? O tym, żeś tak ciekaw. Baśni wiecznej, wróblej waśni, że tak krążysz, że tak czekasz. Na co? Na to. Wiesz już? Właśnie. Okej, okay, no i masz zadanie domowe. Sam widzisz, jaka jest różnica między tym, jak mówisz bez tego ćwiczenia dykcyjnego i jak jest wcześniej. Jest duża, ogromna różnica. Jeżeli nad tym popracujesz, to myślę, że będziemy mogli... w cudzysłowie oczywiście zaliczyć i prozę, i wiersz. Okej. Okay. Czyli możemy się tak umówić, że popracujesz nad tym i spotkamy się już w przyszłym tygodniu, na przykład w poniedziałek, albo w środę, lub we wtorek, nie wiem, no tak jak ci będzie pasowało. Dobrze? Dobra. Czyli zadaniem twoim jest zrobienie i prozy, i wiersza
dykcyjnie i dobrze to akcentując. Ja w tej chwili kończę nasze nagranie, jeżeli chodzi o wiersz. Jeszcze do wiersza oczywiście wrócimy przy następnych zajęciach.